W laserach femtosekundowych nie wprowadzamy tylko parametrów anatomicznych lub dioptrii, ale tak samo możemy manipulować parametry fizyki. Możemy wprowadzać różną wartość energii. Tutaj mamy na przykład wartość energii 80 nanojuli. I laser femtosekundowy polega na tym, że na ogniskowej tworzy się mały pęcherzyk powietrza i jadąc w jednej linii, te pęcherzyki powietrza mają pewien dystans jeden do drugiego i to jest nazwane tak zwane spacing, spot distance. I w tym wypadku tutaj mamy około 4 mikrometrów i tutaj też tą wartość, tą odległość pomiędzy tymi pęcherzykami możemy zmieniać, możemy manipulować. Już w następnym rzędzie to się nie nazywa spacing, tylko to jest tracking, tylko i w tym wypadku tak samo możemy manipulować odległość od następnego rzędu. Tutaj mamy tak zwany track distance. Także już mamy w tej chwili 3 parametry. Mamy ilość energii, mamy tak zwany spacing, tracking i te wartości różnią się. Czasami różnego dnia, podczas następujących dni możemy mieć różne wartości. Te wartości są tak samo różne przy różnych korekcjach dioptrii lub tak samo w różnym wieku pacjenta używamy też różnych parametrów. Także przy korekcji laserami femtosekundowymi nie liczą się tylko dioptrie, ale tak samo parametry fizyki, które są naprawdę bardzo ważne i do tego jest wymagane doświadczenie, oczywiście odpowiednia technologia. Na sam koniec zabieg trwa może 3 minuty, ale przygotowanie do takiego zabiegu zaczyna się podczas dobrej kwalifikacji, podczas odpowiedniego ustawienia parametrów nie tylko anatomicznych, ale też parametrów lasera. Sam zabieg po 2 minutach jest gotowy i potem czekamy tylko na gojenie tkanki pacjenta, żebyśmy otrzymali jak najlepszy wynik korekcji wzroku, żeby pacjent miał jak najwięcej radości z tego zabiegu.